Dzień numer 4. Już liczę. Tak, dzień numer 4. Na razie będzie śniadanie. Później wyruszymy z Gdyni w kierunku Sopotu. A wyjdziemy do Sopotu? Może Gdynia. Tak? Sopot, następnie Elbląg. A przed Elblągiem jeszcze Grunwald. O, będzie się działo. Mamy się dzisiaj z Gdynią, z morzem w tej części. Jesteśmy w Sopocie, idziemy na molo. Co prawda deszczowa trochę taka pogoda, upada, delikatnie kropi, ale jak już jesteśmy, to warto skorzystać. Odwiedzić molo, Operę Leśną. Także do przodu. Chodzić na molo. Czemu? Bo kropi deszcz. Kropi deszcz, jest bardzo dużo osób. A wiadomo, jeszcze się pandemia nie skończyła.
Seweryn Krajewski i Krzysztof Klęczon. I Opera Leśna w Sopocie. Coś wspaniałego, tak? Tak. W końcu tutaj trafiłam. Ostatnio się spóźniłam 15 minut. Na co? Na zamknięcie? Tak. Aha. Powstała w 1909 roku. Zajmuje ona ponad 4 hektary powierzchni. Charakteryzuje się bardzo dobrą akustyką i atrakcyjną lokalizacją. Obecnie mieści ponad 5 tysięcy widzów. Odbywają się tutaj koncerty oraz występy artystyczne. 100 lat temu w Operze Leśnej nie było dawno, a widownia wyglądała jak zwykła polana. Kolejny punkt, jednak zdążyliśmy jeszcze podjechać do Gdańska i zobaczyć Westerplatte. Właśnie tam zmierzamy. Znajduje się domy Gorlicy Wybrzeża. Odsłonięcie nastąpiło w roku 1966. Upamiętniający obronę Półwyspu Westerplatte przez Polaków. A teraz czas na Grunwald, pola bitwy pod Grunwaldem, po drodze, więc idziemy zobaczyć, gdzie to się wydarzyło w 1410 roku.
właśnie tutaj, na tych polach, 15 lipca 1410 roku odbyła się jedna z większych bitew tamtych lat, tamtych czasów, czyli bitwa pod wsią Grunwald. Polacy pod dowództwem Władysława Jagieły razem z księstwem litewskim walczyli przeciwko krzyżakom.